chciałabym usłyszeć, jak to ładnie ujęłam wcześniej, historię żywych ludzi, tak? Kontynuując temat żywy. Jak to było właśnie z wami i z waszymi dziećmi? Bo tak sobie pomyślałam, zastanawiając się nad rozmową dzisiaj, że czy wy w ogóle mówicie tak, że to są wasze dzieci, czy jest taka... w taki sposób myślicie i jak wygląda to budowanie relacji z tym dzieckiem, żeby nie stać się, żeby później nie płakać, że trzeba się z tym dzieckiem pożegnać, bo nie dam rady, albo muszę iść do pracy, albo coś i nie ma szans na tą godzinę. Jak zrobić tak, żeby to dziecko też nie, po tym jak przestaniemy się spotykać, nie wpadło w jakiś, nie wiem, dramat, że ktoś go porzucił. Jak sobie z tym radzicie wy jako tutorzy? Każdy z was był, tak? Dobrze zrozumiałam, że był tutorem. Jest. Więc jak? Kazałam Paulinie o Wiktorii opowiedzieć, bo ją wywołała, więc chyba się dowiemy trochę o Wiktorii. Bo dla mnie jest fascynujące, że można mieć tyle zapału, żeby przez 2 lata uczyć jednego i tego samego. I to jeszcze cały czas wymyślać nowe drogi dojścia. Powinna być filozofem. Tak, myślę, że odnalazłabym się w tym. Ja wiem, co mówię, bo ja skończyłam filozofię. A ja zawsze na filozofii się bardzo dobrze czułam. No widzisz, to dogadałybyśmy się. Myślę, że bez problemu. Ale zacznę może od moich pierwszych zajęć z Wiktorią. Mm-hmm. Bo mimo, że minęło już prawie 2 lata, 3 lata. 2 pełne edycje, pamiętam je doskonale. Właśnie, edycja to jest, rozumiem, od września tam do czerwca, tak? Po prostu od października. Od października. Tak. Mm-hmm. Dobra. I... tutaj może też rozwieję troszeczkę wątpliwości osób, które chciałyby zostać tutorami, że nie nawiążą jakiegoś wspólnego języka z dzieckiem, że nie będą potrafiły się z nim dogadać. Też tak myślałam. Jechałam przerażona na tą straszną, odległą część Krakowa, gdzie się spotykamy z Wiktorią, na Nową Hutę. I oczywiście... To nie jest straszne miejsce, ja tam mieszkam. Biorąc ale jest uwagę... straszne dlatego, że tam mieszkasz? Czy... Nie, właśnie nie jest straszne, nie jest. Kuta jest naprawdę cudowna i jest tam pięknie, tak? Ale że... Po 2 latach jeszcze ja co tydzień. Dokładnie. Pokochałaś Nową Hutę. Pokochałam, ale gdy jechałam do Wiktorii, ujawnił się mój cudowny zmysł małego podróżnika, który zawsze zawodzi. I tym razem też zawiódł. Dobry temat na audycji. Nie, absolutnie nie mamy tyle czasu. Zdecydowanie tak. Ale to jest straszne, bo bardzo mi zależało na tym, żeby jak najlepiej wypaść. Natomiast biegam spóźniona 20 minut do szkoły. Dziecko przyklejone nosem do szyby. Pierwsze co powiedziałam, oczywiście sapana z ziajana chciałam powiedzieć, że zgubiłam się w drodze z tramwaju do szkoły. Powiedziałam, że zgubiłam się w tramwaju. Moje dziecko zaczęło się ze mnie tak bardzo śmiać, że myślę, że wtedy już wszelkie bariery między nami zostały przełamane. Potem na domiar złego, gdy wzięłam klucz do sali, złamałam go w zamku i to już praktycznie był koniec. To dobrze, że cię wpuszczają do tej szkoły dalej. Tak, o dziwo panie mnie tam bardzo lubią. Ale potem uznały, że faktycznie to była wina klucza, nie moja. Bardzo miło z ich strony. Ale myślę, że to w jakiś sposób pokazało Wiktorii, że właśnie nie przychodzi osoba, która wie wszystko i jest wspaniała i wybitna, ale przychodzi po prostu zwykły człowiek. Oczywiście nie polecam gubienia się w drodze do szkoły i łamania kluczy w zamku w szkołach, żeby to dziecku pokazać, ale myślę, że każdy z nas ma w sobie jakiś taki pierwiastek zwyczajności i dzieci to bardzo doceniają. I Czyli, że chodzi o to, żeby dziecko poczuło, że ma kontakt z człowiekiem, tak? Tak, żywym. Żywym człowiekiem. Ale to jest trochę tak, bo często się powtarza, że mamy szkołę, której nauczyciela traktuje się jako autorytet taki bez... że go nie można podważyć, tak? Że to w zasadzie jest obraza po powiedzenie, że nauczyciel się pomylił albo coś w tym stylu. Tak samo to trochę na uczelniach funkcjonuje. Mam tyle znajomych na doktoracie i oni też mówią, ja się nigdy nie przyznam do błędu. No i to jest absurdalne, tak? No bo nie można, no nie da się tak funkcjonować. Nie, bo pierwsze jesteśmy ludźmi. Od tego warto zacząć. I bądźmy tymi ludźmi. I właśnie, i bądźmy ludźmi, więc każdemu z nas się zdarzało robić głupie rzeczy. I również było tak w trakcie
zajęć z dziećmi, ale jako, że to jest właśnie nieco inna dynamika i dzięki temu, że używamy tego magicznego słowa tutor, nie ma żadnego problemu. Możemy się absolutnie przyznać do błędu. Dzieci też i dzieci, to jest ciekawe. Jeżeli otwieramy tą furtkę i mówimy, że też jesteśmy ludźmi i możemy się mylić, dzieci też w jakiś sposób odpuszczają. I to jest naprawdę naprawdę miło coś takiego widzieć. Dzieci też nie mają problemów, żeby się potem przyznać, że coś zrobiły źle albo gdzieś zawaliły. W ogóle dla mnie jednym z piękniejszych momentów pracy z Wiktorią było to, kiedy ona zwróciła mi uwagę, że wtedy uczyłyśmy się angielskiego i zrobiła mi literówkę i Wiktoria powiedziała: proszę pani, ale tutaj pani napisała źle, haha, pani też nie umie. Ale ja się czułam tak strasznie z tego dumna, super, że to jest naprawdę nieprawdopodobne, bo to mi pokazało, jak wielki przełom nastąpił w moim dziecku, bo Wiktoria na początku naszej współpracy, myślę, że nigdy nie założyłaby, że ona może wiedzieć coś lepiej niż ktokolwiek inny. A tutaj miała odwagę, żeby mi powiedzieć i jeszcze mnie tak delikatnie wyśmiać. No ładnie, ładnie. Ale to było kochane takie. Bardzo, bardzo dobrze wspominam ten dzień. Że czas mija bardzo intensywnie, to chciałabym się dowiedzieć, jak się z tymi emocjami radzisz? Tam. Tak, bo emocje to moja taka pięta achillesowa, tak to nazwa, bo faktycznie czasami jest ciężko. I szczególnie na początku naszej współpracy, nie mówię, były takie zajęcia, pamiętam, kiedy poczułam, że może mojej Wiktorii potrzebny jest ktoś, kto faktycznie ma to wykształcenie pedagogiczne i sobie poradzi lepiej niż ja. Mm-hmm. Pamiętam, wyszłam wtedy z zajęć, wsiadłam do tramwaju, zadzwoniłam do mojego lidera i zaczęłam płakać. I wtedy usłyszałam, że może faktycznie ktoś może mieć lepsze przygotowanie, ale to ja mam tą jedyną niepowtarzalną relację z Wiktorią i to ta relacja pomoże nam przetrwać jakoś to wszystko i wtedy zobaczyłam, że faktycznie to jeszcze jeden taki moment ciekawy. Na początku naszej pracy z Wiktorią spisałyśmy sobie kontrakt, czyli zasady naszej współpracy, na co sobie pozwalamy, na co nie. I w tym kontrakcie było napisane, że oczywiście nie spóźniamy się na zajęcia, ale gdyby się przypadkiem zdarzyło, że się spóźnimy, bo na przykład ktoś się zgubi w tramwaju, to czekamy na siebie maksymalnie 15 minut i po tych 15 minutach jesteśmy zupełnie rozgrzeszone i możemy iść do domu. I pewnego dnia, gdy jechałam prosto z uczelni do Wiktorii, trafiłam na dwa wypadki po drodze. A że jechałam z Bronowic na Hutę, to zajęło mi to dużo dłużej niż się spodziewałam. Oczywiście próbowałam dzwonić do mamy. Mama była w pracy, nie była w stanie w żaden sposób dać Wiktorii znać, że się spóźnię albo że nie przyjadę. I jechałam już z takim poczuciem, że naprawdę jestem mocno spóźniona i Wiktorii prawdopodobnie nie będzie. Przyjechałam spóźniona 35 minut, Wiktoria czekała. I tak, to był taki moment. I gdy ją zapytałam, dlaczego nie poszła do domu, to powiedziała: ale ja wiedziałam, że pani przyjdzie. I to chyba było dla mnie taka jedna z przełomowych chwil, kiedy zobaczyłam, że faktycznie ta relacja między nami jest bardzo silna i to jak bardzo siebie wzajemnie szanujemy, jak bardzo w siebie wierzymy, nie pozwala nam płakać w poduszkę, bo wiemy, że musimy o siebie walczyć. I gdy ja przychodziłam z egzaminu i czułam, że go nie zdałam, to Wiktoria mówiła: Boże, ja też mam pałę. Trudno. I Wiktoria ile ma lat? Wiktor... W której jest klasie? W szóstej. Ma chyba 12 lat, tak? Nieważne, ale w szóstej to już wiemy, jakie wyobrażenie. I tak jak wspomniałaś o mamie, tak, Wiktorii. Wy macie, czy rodzice was znają, czy wy rozmawiacie z rodzicami, w sensie tutorzy? Z rodzicami umawiamy się na zajęcia przede wszystkim, bo jednak szczególnie wśród tych młodszych dzieci panuje taka zasada, że dzwonimy do rodzica i to z rodzicem się umawiamy, bo przede wszystkim rodzic ma wiedzieć, gdzie jest jego dziecko i kiedy. Czasami jest tak, że rodzic sam mówi, właśnie jeśli mamy starsze dzieciaczki,
że można się porozumieć z tym dzieckiem bezpośrednio i z nim ustalać godzinę spotkań. Natomiast u mnie akurat funkcjonuje to tak, że mimo, że Wiktoria jest już w szóstej klasie, to my niezmiennie od 3 lat z babą Wiktorii jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i też informujemy siebie nawzajem o tym, nad czym warto z Wiktorią pracować i co się dzieje, bo Wiktoria dorasta. Wiadomo, że zmienia się jej sposób myślenia, zmieniają się jej priorytety w pewien sposób. I rozmawiamy na ten temat bardzo często z mamą Wiktorii i próbujemy jakoś tak to wszystko trzymać w ryzach, żeby nam się Wiktoria za bardzo nie rozbrykała. A jeszcze sobie pomyślałam, czy wy się zajmujecie, no, czy pracujecie z dziećmi z podstawówki tylko, czy wszystkie szczeble edukacji was interesują? Czy to mówcie, bo różnie? Znowu Agnieszka tak powie, że przyszła Paulina, nikogo nie dopuszczała. Tak, to może coś powiemy teraz. To tak, pracujemy tylko z dziećmi z podstawówki, tak. Chodź, tak. Przepraszam, muszę powiedzieć. Tyle od Sabiny i od Krzysztofa, Paulina. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Bo mnie normalnie wyrzucą z rekrutacji, jak tego nie powiem. W ramach Akademii Przyszłości działa również projekt Klucz do Jutra. I Klucz do Jutra pracuje w taki sam sposób jak Akademia, tylko z... Tylko ze starszymi faktycznie dziećmi. I te dzieci są gdzie? W domach dziecka. W rodzinnych domach dziecka, tak. To ty będziesz mieć problem za rok. Bo twoje dziecko już będzie w gimnazjum, co ty wtedy zrobisz? Będziesz się martwić wtedy, tak? Nie, po prostu... po prostu będę się z nią dalej spotykać. Tylko może nie jako akademia, może nie tak często, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że nam się kontakt urwie. To teraz mamy już naprawdę niewiele czasu, to coś parę słów od was. Okej, czy chcielibyście usłyszeć jakąś skróconą wersję o Wiktorze, czyli moim podowiecznym? Czyli Wiktor. Tak. Wiktoria i Wiktor. Wiktor i Wiktoria. No jak najbardziej Wiktora. To będzie mały kontrast, bo Wiktor, z Wiktorem zajęcia wyglądały w ten sposób, że bardzo szybko się dogadaliśmy. Zresztą absolutny szacunek miałem dla niego od samego początku. Zawsze przychodził przygotowany na zajęcia. To jest niesamowite. Oprócz tego Wiktor jest naprawdę bardzo utalentowanym młodym piłkarzem i to jest diament, który ktoś wcześniej czy później będzie, miejmy nadzieję, chciał szlifować, bo drzemie w nim gigantyczny potencjał. Posiada naprawdę niesamowitą wiedzę z zakresu piłki nożnej i był w stanie naprawdę bardzo głęboko analizować różnego rodzaju mecze dosłownie sprzed 2 dekad. A ile ma lat? Również w tym momencie wybiera się do 6 klasy, więc to jest bardzo ważny moment dla niego. Jednocześnie Wiktor miał pewne problemy. My się skupialiśmy głównie na angielskim. Ale co ciekawe, bo rozumiem, że musimy skracać, więc przychodzę do sedna. Wyobraźcie sobie, że kończyliśmy semestr w ten sposób, że nie dość, że nadrobiliśmy cały materiał i Wiktor startował z zagrożeniem z tego przedmiotu. Z angielskiego, tak. Potem zbierał na sam koniec 5 i 6. Oprócz tego zrobiliśmy, jak wspominałem, nadrobiliśmy cały materiał i robiliśmy rzeczy do przodu, rzeczy, których nie robiono w książce, bo nie było na to czasu na lekcji, także absolutna przemiana. A przede wszystkim Wiktor zrozumiał, jak szalenie ważnym pomysłem jest dla jakiegokolwiek piłkarza, żeby znać angielski. I to jest dobra motywacja w sumie, tak. I właśnie takie przemiany nam chodzi. To zostały nam 4 minuty, więc jest idealny czas, aby nasi słuchacze dowiedzieli się, jak się zgłosić, gdzie się zgłosić i jak się stać tutorem. To może ja powiem, bo koledzy już tutaj, koleżanka i kolega mówi. Zagadaliśmy się właściwie. Tak, koleżanka, tak. Tak, jak pracować ze swoim dzieckiem, ja już niestety na swoją historię raczej nie mam czasu, ale powiem, że jeśli... Może odpowiem, jak trafiłam w ogóle i co Akademia mi dała, więc jeśli ktoś
ma trochę wolnego czasu, a zapewniam, że na pewno znajdzie, można na przykład zrezygnować z godziny Facebooka i zająć się właśnie takim jednym z naszych podopiecznych. I ja też właściwie rok temu, powiedzmy o tej porze, też jakoś szukałam właśnie jakiegoś miejsca fajnego na wolontariat, żeby coś fajnego zrobić. No i tak trafiłam na Akademię Przyszłości, zaczęłam właśnie czytać historię dzieci i jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, ile również nie tylko można dać temu dziecku, ale samu też nauczyć się na przykład przez różnego rodzaju szkolenia, przez kontakt z innymi ludźmi, więc ile można się też samemu nauczyć. I ja naprawdę zachęcam do tego, jeśli ktoś... I naprawdę nie trzeba być pedagogiem, psychologiem, można być tak jak Krzysiek na przykład studiuje mechatronikę, więc nie trzeba być mieć wykształcenia pedagogicznego, żeby być dobrym tutorem i dobrze zająć się dzieckiem. I tak na koniec powiem, że by stać się takim tutorem, należy wejść na stronę zostańtutorem.pl i tam wypełnić formularz. A potem cudowny zespół rekruterów czeka. Czyli czekamy na telefon, tak? Tak dobrze zrozumiałam? Czy nie, na maila? Wygląda tak, że kandydat się zgłasza. Jeśli spełnia wszystkie wymogi, a tak naprawdę jeden podstawowy nie ma więcej niż 30 lat, bo to jest bardzo ważne, to zostaje zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Tak właściwie ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia rozmowa rekrutacyjna, bo to jest prawdziwe spotkanie, kiedy my poznajemy kandydata, a kandydat nas, żeby to była obustronna decyzja, tak, chcę, żeby ten człowiek był częścią Akademii i żeby ten człowiek stwierdził, tak, Akademia to jest miejsce dla mnie. I gdy kandydat dostaje maila, potem sobie przychodzi do nas, a jak już przychodzi do rekruterów, to chce zostać w Akademii na zawsze. Polecam się przekonać po prostu na żywo. Dzisiaj poza rządem była Akademia Przyszłości w osobach. Paulina Ciupek, Sabina Brania, Krzysztof Wróbel. Usłyszymy się za tydzień w Poza rządem. Była z wami Agnieszka Tobiasiewicz, a realizował nas Marcin Spytkowski. Do usłyszenia.